tego, żeby restart robić, nie? No, nie mają, no wiesz, no. Jedną osobę tylko wywaliło. W tamtym wyścigu 6 miało problemy, no to. No, może troszkę uszczypliwie, no ale no jednak. Jest chyba jakaś różnica. Powiem ci tak, ja w ogóle do tego wyścigu nie trenowałem, bo nie miałem czasu. Tyle co dzisiaj parę kółek pojeździłem i ostatnie razem. I strategię jaką byś preferował? Dla ciebie super softy, softy. Tak jak mówię, no ja w ogóle nie miałem czasu na trening. Tyle co dzisiaj pojeździłem przed wyścigiem, no ale to jest gunwo. Uważaj na wyjeździe, byś lotki nie stracił. Ty lol, jest automatyczny wyjazd pit stopu. Tak? No. Czyli wjazd też. Miał być bez asyst, a to chuj. No Wojtek się pomylił po prostu. No to chyba tyle, to uznają, nie? Nikt nie będzie resetował sesji chyba. Z tego powodu. Myślę, dobrze powiedziałeś, chyba. Jak tego nikt zgłaszał, nie będzie. A przekroczyłem sobie granicę toru. A dobra, jestem na softach, to sobie trochę pojeżdżę kółeczek. Powiem tak, nie możesz dotykać czegoś takiego jak bagietki żółte i zielone tarki. Już to ja wiem, no ale sobie trochę opóźniłem hamowanie w pierwszym zakręcie i nie poszło mi to na korzyść. Od tego nawet jak Pan Bóg ci normalnie kazał, wypierdalasz, że tak powiem. Jezu, Foxelo już tu taki czas kręci. I to na super softach. On sobie nie pomylił czasem ligi? Dobra, ja muszę jakikolwiek czas wykręcić. Co się tam tłum... A jest Pawlowski, co ty chcesz? Tak? Tak, no wykręcił rekord do krążenia teraz. Dobra, no mam jakikolwiek czas. Cienki, bo cienki, no ale... Dobre i to. Ja, no chyba se żarty robicie. Zjeżdżam do pitu jak coś. Zgadza
dokładnie, kto był u mnie takim fajnym, nieprzenikalnym botem? Ropuch. Nie, ale chyba Pawłowski. Wiem, że jeden z Mercedesów. Pytanko, czy on jest tak na stałe, czy nie? No jak będzie na stałe, to nie wiem. Możesz spróbować wyjść z sesji i wejść w nią z powrotem. Plus jest taki, że nie trzeba się koncentrować na pit stopie, nie? Wjeżdżasz na pełne tak. I ci gra sama. Znaczy, wiesz co, ja bym próbował ci to wyłączyć, bo... Bo jeszcze przyuważą i to mogą zgłosić. No w sumie... Wiesz, no mi to tam różnicy nie robi, a... Jak ustawili sesję, tak mają. Ile czy mi, powiedz mi? 10. Dobra. No dobra. Jak on w ogóle ustawił linię wyścigową? Kuźwa. Temu mi się tak źle hamuje. Bo ustawił linię wyścigową 2D, a nie 3D. I kuźwa nie widziałem. Możesz sobie ustawić. Wiem, 3D. Teraz sobie przestawiłem już. Jest, nie przyciąłem tego zakrętu. Jaki fart. Teraz tylko dobry czas wykręcić. Dobra, to się tam skup, ja nic nie mówię. Aj, najechałem sobie na tarkę, na dohamowanie. Tak bez szału ten mój czas. Minuta 6 z hakiem. Na ultrasofta jestem spokojnie minuta 5 wykręcić, jestem w stanie. No ale... Czy jest sens, żebym sobie po ultrasy zjeżdżał? I na ultrasach próbował. Tak to sobie zawsze mogę strategię odwrócić.
Kurde, RS, masz mi kurwa wystarczyć. Pyk, piąte miejsce. Ach, rekord kuźwa. Dobra, to mi wystarczy. Teraz oszczędzać oponki, nie? Ta, czekaj, bo ja teraz jadę. Kuźwa, brakło mi paliwa. Mi też. No dobra. Nie było tragicznie. Wyjeżdżasz jeszcze, czy nie? Nie. Ja już mam komplet. To wyjdź sobie może na tych... Na softach i tak pojeździ, wiesz. Jeżeli by... Wiesz co, już... Już i tak dwie minuty zostały, więc już to wale. No dobra, to jak tam chcesz. Do kibelka sobie skoczę za tym czasem. Okej. Okay. Ty już czas wykręciłeś, nie? Okay, remember that the way the car handles is all about weight transfer. When you brake, ale zaraz będę go poprawiał. No spoko. And when you turn, it is pushed to the outside of the car. More load on each tire equals more grip. So make sure you're smooth with the controls to prevent the weight transfer from becoming too violent.
Ła. Nie pykło. Akurat trochę już zamierzane, bo jak widziałem, że... Ale ten, ty miałeś tego McLaren na koło siebie, nie? Nie. Nie? U mnie na podglądzie, jak patrzyłem na podgląd, to ten McLaren opie wjeżdżał na ciebie, pod ciebie, opie przepychał się z tobą. Na podglądzie. Ale malutko, tylko 16. Ktoś jeszcze jedzie oprócz mnie? Już nikt nie kręci czasu. Chociaż jeszcze boom chyba pyknie czas. Bo widać, że już szybko jedzie. Pawłowski znaczy. Ale nie poprawił się. No to ja sobie poczekam. Chyba, że boty są tak wysoko ustawione, bo zapieprzają te bolidy równo. Okej. Co śmieszne, u mnie nie było widać Pawłowskiego, nagle się tepnął, kurwa, jakiś ten. Coś mi się zdaje, że ta sesja zaś będzie jakaś, kurde. Ten rozwalił koło. Co jest grane? Nie. Kolejny wyścig i takie same jaja. Jak mają być takie same jaja, to w następnym tygodniu ja będę hostował, bo to jest kuźwa niemożliwe. Nic, no dobra, trzeba teraz czekać. Hostuję na ERS-ie i kuźwa nic się nie dzieje. A tu kuźwa wiesz, nie, jakieś jaja. Dobra, trzeba sobie picie nalać. Five. Kurde no, a mogłem zejść niżej, ale na nic, no jest. Ty five, Ja ja tylko nine. proszę. Jezus Maria, nie, 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 co? Nie będę mówił, kto jest siódmy. O Jezu, poruch. Ja już chyba będę ja po wyścigu Oni stary. w ogóle we dwójkę klepnęli identyczny czas z Hoshim. Kto? Tak? No, poruch i Hoshi. Bo już wolałbym mieć Hoshiego. Minuta 5, 411. Na jakich oponach? Obaj ultra? Tak. Niestety nie mam możliwości edytowania strategii, także. Jak nie? No nie, bo jestem dziewiąty, nie? Możesz. Dziewiąty? Przecież Nie może, poza klikasz dziesiątką. X. Słuchaj, chodzi o paliwo na przykład. A Ja to sobie paliwo dolałem. to ja wiem, no. O, może za dużo jednak, dobra. 6 kółek dodatkowych sobie dolałem, Ile jest powiem kółek? ci. Ile jest kółek w ogóle? Trzydzieści dziewięć? Serio? Albo sześć, nie wiem. Jak 6 to super, ale jak 9 to tak trochę słabo. O, ropucha już Czemu? laguje. O, zatankowałem tylko na 40 kółek. To nie, bo ja mam na 40, to 36 jest. Słyszę, że ropuch tu coś odwali. Cześć, przez jakiś czas ty inżynier, kurwa. Weno mnie tam nie sugeruj, że kurwa będzie deszcz, bo mnie chuj strzeli. Nie, na pogodynce nie było widać, żeby miał być deszcz. No ale właśnie inżynier mi tu mówi, przez jakiś czas.
A jak myślę, że przez jakiś czas, to to nie jest... Wiesz co, mi się wydaje, że jak skropnie, to może kropnąć tak, że nie będzie potrzeby zmiany opon. Aczkolwiek wiesz, no. No to już wcześniej tutaj łapię. O, Kondi, wiem, że cię wkurzam, no ale przepraszam. Bodro pucha to już się do przodu wyrwał. Kurde, ja jestem między takimi legendami, hopie, Hoshi, zwycięzca pierwszego sezonu, Kondiarz. Z takimi tu, kurde, będę walczył. Ale powiem ci, że do tego wyścigu jakoś tak na luzie podchodzę. Również. Nie czuję takiego już, kurde, stresu jak na samym początku. No, to powodzenia. Wzajemnie. No i zjebałem start. Poszły już skrzydła. Robu już przeładował Foxello. Ta się zaczyna zabawa. Lepiej na niego uważaj, bo jest blisko. Widzę. Ropuch raz jedzie, raz jest botem. Kurwa, muszę tu wcześniej hamować.
Fajnie by było, jakby ropucha nie lagowało. Zamknij się, Jeff. Dobra, ropu już wykurwił. Standardowo. No to jedna szósta wyścigu za nami. Żeś teraz dojebał. No wiesz. 12 kółko to będzie już 1/3. Dobra, skup się tam. No właśnie. Żeby głupiego błędu nie popełnić, nie? Kurwa! Przed tą też jest McLaren? Nie. Nie. Aha. Za mną jest pociąg, kuźwa. A ja się zesrałem, bo kurwa Reddy znalazł się przede mną. Dosłownie centralnie kurwa centymetry. Się miota po tym zakręcie tu. No niestety. Tak na prostej sprawie. Jakbyś ten, jakie masz zużycie opon? Osiem z tyłu, 32 z przodu. No to myślałem, że ja mam fatalnie. Oj, Foxelo się za mnie bierze. Oj, bezproblemowo. Aż on spieprzył. Kurwa nie, tylko nie Reddy, niech on wydupca.
No ja pierdolę, nie, weźcie go, tepnijcie gdzieś. Turn up the ERS deployment and burn some of this energy. We're approaching the pit window. You'll be on the softs.
Jak tam? Średnio, bo teraz coś tak średnio fair zagrałem wobec Wojtka, także... Mów mi, kiedy będziesz zjeżdżał do pitstopu, żebyśmy na siebie nie wjechali. Na next kółku. Dobra, to ja pojadę kółko więcej. Ile masz procent? 62. Zaraz mnie kondiarz dojedzie na te swoje ultra. Aha. To nieźle. No ja mam 70. Udało mi się nie rozwalić. Mhm. Pamiętaj, że masz niedogrzane opony, także ciężko ci będzie. Wiem. Ja już tutaj walczę z tymi oponami, które mam założone, wiesz. Dobra, wszystko poszło gładko. Teraz tylko dogrzać oponki. Chociaż nie wiem, czy zrobiłem dobrze, bo mógłbym super softy założyć, jeszcze jeden komplet. A na jego oponach jechałeś teraz? Też na super softach. To bez sensu. No nie do końca, no bo tamte super softy były zużyte już z kwalifikacji, nie? Ale wiesz, że musisz zmienić ten... Aha, chyba, aha, no tak. O tym sobie nie pomyślałem.
No to chuj. Ale miałem dropa teraz. Problem jest tutaj taki, że nawet system kar nie jest, kurde, na rygorystycznym ustawiony. Co? No. Skąd wiesz? Bo dwa razy wyjechałem poza limit i poza tor i tylko mi naliczyło, że przekroczyłem tor i nic więcej. A spokojnie 3 sekundy już powinienem dostać. Nie wiem, jak on to ustawia, tą sesję, ale mu to nie poszło. Tam walczysz z McLarenem jakimś? Nie. No, RS, szybciej się kuźwa. Miałem mówić, że jadę samotny wyścig.
Kąd aż na super softach wyjechał z pitu. A kąd nie zastrategia, Jezus Maria. Na 3 pit stopie jedzie. Na 2 znaczy. Nie, na 1. Na 2. Dwa razy na ultrasoftach był i teraz jedzie na superkę. Ja pierdolę, przede mną jest Reddit, kurde. No nie udało mi się.
Tak, jeszcze karę dostałem teraz. Gap to car in front is 3.3 seconds. Uważaj, bo tam kondyjer jest dosyć szybki i cię może pod koniec jeszcze dogonić. Widzę. Kurwa, tu jeszcze hejki na ultrasach, bardzo szybki jest. 20 sekund traci do mnie.
To jest możliwe, że ja bota Ghosta dogonić nawet nie mogę. Kurwa, i znowu bot. Ty tak się męczysz z tymi botami? Ta, no bo stary, no bot Radiego. Mijanie w zakręcie, za dużo gazu, elo. Mówię, chyba, że gdyby nie to mijanie w zakręcie. Też między innymi tak mnie wyprzedził Foxello, co nie?
Nie zamierzam odpuszczać jak coś. A, żebym teraz zjebał to. Angelo, wypierdalaj. Proszę cię, bo cię kurwa rozdupcę. Wow! Kurwa! Kto tam Rediego tak urządził? Jeszcze żen karę kuźwa dostał przez niego. Kurwa jest. Słuchaj! Redi to u mnie był w piździe. U ciebie również był pewnie w piździe, także mieliśmy zajebistego Rediego wcale nie. Wiesz co, u mnie Redi akurat dobrze miał, nie był botem, ale kurwa się obrócił na tym ostatnim zakręcie. Na tym łuku. I kuźwa no dobrze, że tylko skrzydło na nim urwałem. Ale karę nie dostałeś? Dostałem 3-sekundową karę. No to lecisz do sędziów, pokazujesz nagranie. No, no oczywiście, nie? Wszystko nagrane jest. No dobra, no. No dobra. Nie jestem zadowolony. Szczególnie z tego, że mogłem być tak naprawdę jeszcze przed Kondiaszem. Ja się cieszę, że udało się mi ukończyć wyścig w końcu. No dobra, z mojej strony to by było tyle, ludzie. Ci, którzy oglądali. Niestety, sorry, ale nie miałem możliwości odpowiadać na komentarze, jeżeli się pojawiały na Twitchu. Przejrzę sobie materiał, ewentualnie odpowiem. Nie wiem, na którymś tam streamie. Znaczy dzisiaj pewnie streama jeszcze jakiegoś zrobię, ale osobnego. Na razie kończę. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia.